poniedziałkowe spotkanie Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości wciąż nie dało odpowiedzi na pytanie, kto będzie kandydatem tego ugrupowania na prezydenta Tarnowa. Niemal pewne jest jednak to, że w grze pozostały już tylko dwa nazwiska, Janusz Gładysz i Ryszard Pagacz, choć oficjalnie decyzji nie ma od dobrych kilku tygodni. Wydawało się, że wcześniej jakoś uporamy się z tym tematem. Natomiast tak jak powtarzam to w różnych wywiadach, na różnych spotkaniach, że są jakby dwie możliwości drogi przedstawienia kandydata. Wcześniej i dłuższa ewentualnie kampania wyborcza i dłuższa prezentacja mieszkańcom tej osoby. Ale PiS wyraźnie wybiera drugą drogę i kandydata przedstawi jak najpóźniej lub, jak mówi poseł Wiesław Krajewski, w odpowiednim czasie. Jeszcze nie znamy terminu wyborów samorządowych. W momencie, kiedy zostaną ogłoszone, rozpoczyna się cała procedura, cały tak zwany czas i zegar wyborczy. Oczywiście oczekiwania są duże, bo chcielibyśmy również już, bo wszyscy czekamy i stoimy jakby w blokach startowych, chcielibyśmy wspierać i pomagać naszemu kandydatowi na urząd prezydenta i pewnie tak będzie. Choć dokładnie kiedy, nie wiadomo. Z tej zwłoki politycznego oponenta może cieszyć się na pewno Roman Ciepiela, bo póki co on jako jedyny zadeklarował, że w listopadowych wyborach powalczy o reelekcję. Julita Majewska, Małopolska Telewizja z Wami. Brakuje około 150 tysięcy złotych, by pokryć koszty leczenia ciężko chorej Justyny Drąg spod Tarnowskiej Białej. Justyna od 7 lat walczy z postępującym nowotworem mózgu. Ostatnią szansą dla niej jest leczenie w Meksyku. Przebywa tam od prawie 2 tygodni. Kuracja w tamtejszej klinice jest bardzo kosztowna. Trzeba zebrać prawie 500 tysięcy złotych. Dzisiaj ostatni dzień zbiórki na portalu Się Pomaga. Każda złotówka przybliża do zebrania pełnej kwoty, a tym samym uratowania życia Justynie. Za pomocą Facebooka Justyna przesyła podziękowania za Wasze dotychczasowe wielkie wsparcie i serce. Polityka jest kobietą. Przekonywali o tym uczestnicy debaty zorganizowanej przez Kukiz 15 Tarnów. Chodzi nam też o tą politykę lokalną, tarnowską, żeby młode kobiety i starsze również zobaczyły, że mogą decydować o swoim mieście, aby było więcej kobiet zaangażowanych politycznie, bo kobiety są dobrymi organizatorkami, więc przede wszystkim samorząd to jest organizowanie życia w mieście, organizowanie swoich osiedli, organizowanie swoich małych ojczyzn. Dlatego zaprosiliśmy posłanki, którym udało się osiągnąć sukces, aby opowiedziały o tym, w jaki sposób one organizują życie w parlamencie, organizują projekty ustaw, organizują swoje życie polityczne. Dzięki temu chcemy pokazać, że również tutaj na miejscu w Tarnowie kobiety powinny brać sprawy w swoje ręce i powinny decydować o losach miasta. Coraz bardziej widoczne jest to, że kobiety w sposób pewny wkraczają do świata polityki i biznesu, rewolucjonizując go. Polskie kobiety coraz częściej z odwagą i zapałem walczą o osiągnięcie sukcesu i obalenie stereotypów, pokazując, że nie ma rzeczy niemożliwych, a nazywanie ich płcią słabszą to już tylko archaizm. Blisko 340 tysięcy uczniów trzecich klas gimnazjów przystąpiło do egzaminu mającego sprawdzić ich wiedzę humanistyczną. Wyniki egzaminu mają duże znaczenie w dostaniu się do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej, szczególnie w przypadku rekrutacji do prestiżowych szkół. W czwartek gimnazjaliści napiszą egzamin z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych, zaś w piątek z języka angielskiego. Wyniki testu uczniowie poznają 16 czerwca. Z uwagi na likwidację gimnazjów tegoroczna sesja egzaminów jest przedostatnią. Koncertem Pawła Domagały i Łukasza Borowieckiego zainaugurowana zostanie 32. edycja Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Koncert cieszący się niezmiernie dużym zainteresowaniem. Bilety są praktycznie już wyprzedane i z tego powodu chyba nam jest bardzo miło, bo oczywiście anonsowaliśmy już od 23 marca o tym koncercie, które tak naprawdę skądinąd wiemy, że koncerty samego Pawła Domagały, czy też występującego z Łukaszem Borowieckim, czy ze swoim zespołem cieszą się niezwykłą popularnością i wypełniają sale znacznie większe niż sala Kina Marzenie. Koncert odbędzie się już w najbliższą sobotę o godzinie 19 w sali Kina Marzenie. Rozpoczyna się remont historycznego gmachu głównego Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Prowadzimy prace konserwatorsko-remontowo-budowlane w dwóch kamienicach i w oficynie. Co więcej, prowadzimy prace konserwatorskie dotyczące polichromii, portali, czyli ochrony całej substancji zabytkowej
bo to są najpiękniejsze kamienice przy rynku, podcieniowe, renesansowe, więc myślę, że jak zrobimy je, czyli po prostu poprawimy ich wygląd, to będą rzeczywiście dumą naszego rynku, podobnie jak ratusz. Zagospodarowujemy wszystkie możliwe przestrzenie, a więc piwnice i strychy, i stworzymy tu właśnie w tych dwóch budynkach dużą wystawę Dzieje Tarnowa i regionu, jako ofertę dla mieszkańców miasta, jako ofertę edukacyjną, czyli narzędzie pracy dla muzealników, edukatorów, a także jako pewną ofertę dla turystów. Zakończenie całości inwestycji zaplanowano na koniec 2019 roku. Trwa 11. edycja ogólnopolskiego konkursu Policjant, który mi pomógł, mającego na celu nagrodzenie funkcjonariuszy, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w służbie społeczeństwu. Tu osoby cywilne powinny zaglądnąć na stronę Komendy Głównej, na stronę Niebieskiej Linii, na stronę Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Tam są zakładki i formularze, które będą nas instruować, w jaki sposób możemy tego policjanta, którego uważamy, że faktycznie przyczynił się do tego, że pomógł osobie w potrzebie, zgłaszać i głosować na niego, aby ewentualnie mógł wygrać w tym plebiscycie. To są przede wszystkim osoby, policjanci, którzy przede wszystkim wykazali się profesjonalizmem, empatycznym podejściem do społeczeństwa, no i wnieśli coś innego, coś takiego dobrego dla nas ludzi, dla naszego tutaj małej społeczności. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Komendant Główny Policji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kadeci MUX 18-11 Tarnów zwyciężyli w ćwierćfinałowym starciu z drużyną LKS Szkoła Gortata Łódź 75-61, uzyskując dzięki temu awans do półfinału Mistrzostw Polski. Kolejny sukces naszych młodszych koszykarzy, to znaczy kadetów, którzy pod przywództwem naszego trenera Jarosława Mosio uzyskali wejście do turnieju półfinałowego Mistrzostw Polski, zajmując drugie miejsce w turnieju ćwierćfinałowym w Łodzi. Także to kolejna bardzo dobra wiadomość, która no, budzi radość i zadowolenie, no, i daje ogromną satysfakcję, że koszykówka w Tarnowie podnosi się do góry po dużym i ciężkim marazmie, który przez wiele, wiele lat był. Zawodnicy MUX uzyskali awans do półfinałowych zmagań jako jedyna drużyna z województwa małopolskiego.